Wszystko zaczęło się w nowy rok. Kolejny rok mojego życia solo. Znów sama jechałam do matki na świątecznego indyka curry i wiedziałam, że jak co roku będzie mnie swatać z jakimś podstarzałym nudziarzem. Zresztą, moja matka, postać z czasów, w których korniszony były wyszukaną przystawką. I ledwo weszłam, a ona zaczęła, że on już jest, że jest wziętym adwokatem i że oczywiście jest rozwiedziony. No i się zaczęło. Ja nawet się dowiedziałam, że jako dziecko biegałam nago w jego baseniku, czego oczywiście nie pamiętałam. Ale pomyślałam, a może mama tym razem się nie myli? Może ma rację i to jest ten tajemniczy jedyny, na którego wciąż czekam. Ale wtedy zobaczyłam go. Swetrze z reniferem. Matka nas zostawiła samych, a ja, jak to ja, zaczęłam, że słyszałam, że on bawił się w Sylwestra z rodzicami, a ja, że byłam na imprezie w Londynie i że w sumie cały czas mam kaca i powinnam leżeć teraz w sedesie z głową w środku i że w ogóle mam takie noworoczne postanowienie, że będę mniej pić, nie będę już w ogóle palić i oczywiście trzymam się tych postanowień. A potem stwierdziłam, że nie będę się dalej tak upokarzać, bo w ręku trzymałam drinka i fajkę. Więc stwierdziłam, że przestanę gadać z nieznajomymi. W ogóle przestanę gadać. No i to był ten moment. Wtedy stwierdziłam, że jak nic się nie zmieni, to moim jedynym partnerem będzie butelka wina. A ja umrę samotna, gruba, a potem znajdą mnie jakoś poszarpaną przez psy. Albo skończę jak Glenn Close w fatalnym zauroczeniu. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Okej. Okay. Dobra. Ważna decyzja. Za rok nie będę już pijana słuchać żywych kawałków lasek po 30. Będę sama kierować swoim życiem. I napiszę dziennik. Prawda o mnie. Cała prawda. Postanowienie numer 1. Zrzucić 10 kilo. Postanowienie numer 2. Wyrzucać brudne majtki do kosza na bieliznę. Jak i znaleźć jakiegoś miłego chłopaka. I nie wiązać się z alkoholikiem, megalomanem, zboczeńcem, związkofobem, brudasem, emocjonalnym niedorostkiem. I nie marzyć o osobie, która jest uosobieniem wszystkich tych cech. Tak się składa, że to jest mój szef. I z wielu powodów związanych z imprezą gwiazdkową mam prawo sądzić, że on nie marzy o mnie. Boże, on jest taki... Och, dobra, pieprzyć ich wszystkich. Och, świetna rada. Tylko jak ja mam się nie stresować, jak całe moje szczęście zależy od tej jutrzejszej imprezy? Dobra. Po pierwsze, muszę pięknie wyglądać. Yeah.